Radkomisarz Rafał Król, to pan do nas dzwonił? Tak, Karol Holzer, adwokat. Kim ona była? Była moją żoną. Poszlaki. Jedyna osoba, która mogła być świadkiem albo sprawcą, zniknęła. Cesia, nasza służąca. Skąd Cesia wzięłaby nóż? To jest dowód rzeczowy. Ja jej nie zabiłam. Ona została zabita? A skąd wiesz? Pan kiedykolwiek zetknął się z mecenasową Holzerową? Piękna kobieta. Co dziś ma do roboty, stary kawaler? Nie ma gdzie wyjść, więc podgląda swoich sąsiadów. Jakiś czas temu taki młodziak wystawał w bramach naprzeciwko, nie wiadomo po co. Ciągle pan przychodzi, nie ma jej, nie wróciła. Jak ręczę tu, Pyszek, kto zobaczy? Myślę, że pan komisarz powinien go przesłuchać. Są jakieś podejrzenia? Ten elegancki pan. Pamiętasz, jeżeli to przychodzi Max na kawę? A gdzie jest nasza piękna Krystyna? Przecież gdybyśmy wpadli, to szubienica. Panu radzę, pan zniknie na jakiś czas. Dlaczego to pan prowadzi śledztwo, a nie komisariat? Wygląda na to, że będę musiał panu opowiedzieć wszystko od początku.